Ed Gein miał dwie osobowości. Jedna z nich funkcjonowała w ciągu dnia, a druga rozkopywała w nocy groby. Pojawiało się coraz więcej nowych szczegółów. Znaleziono miski zrobione z ludzkich czaszek. Takie rzeczy nie zdarzały się w latach 50. w małych miasteczkach, takich jak Plainfield. Jego czyny były niezgodne z ludzką naturą. To zboczenie. Ed Gein. Od ponad 100 lat filmy odzwierciedlają nasze największe koszmary. Ich fabuła bywa wymyślona, ale czasami czerpią inspiracje z prawdziwych historii. Informacja, że to film oparty na faktach, wywołuje w widzach większy strach. Norman Bates w psychozie. Leatherface z teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Buffalo Bill z Milczenia owiec. Wszystkie trzy postaci oparto na tej samej, prawdziwej historii zbrodni popełnionych przez jednego człowieka. Nazywał się Ed Gein. Utalentowani twórcy mogli z niego zrobić takiego potwora, jakiego tylko chcieli. Był bardzo złożoną postacią. Gein popełnił zbrodnie zarówno wobec żywych, jak i umarłych. Ich odkrycie ujawniło, że w owym świecie zło czaiło się tuż pod powierzchnią bezpiecznego życia. Jego chory świat stał się obsesją Ameryki. A historia chłopca i jego matki inspirowała horrory przez kolejne 50 lat. Jego postać przyciąga naszą niezdrową ciekawość. Makabra, dziwaczność, dewiacja. Nie możemy oderwać od niego oczu. Jak długo pan go zna? Od 7 lat. Jakim wydawał się człowiekiem? Miłym, takim jak wszyscy inni, może tylko trochę dziwnym. W roku 1957 miasteczko Plainfield zamieszkiwało zaledwie 700 osób. Była to cicha, ale ciężko pracująca społeczność w stanie Wisconsin. Mieli tam sklep metalowy, rynek, restaurację i bar. Nie wyróżniało się niczym spośród wielu innych. Wszystko zmieniło się, gdy dokonano tam szokującego odkrycia. W sobotę, 16 listopada, rozpoczął się doroczny rytuał tego regionu. Okres polowań na jelenie. Mężczyźni polowali tam nie dla sportu, lecz żeby zdobyć pożywienie. Ubitą zdobycz wieszano w stodołach i rozbierano. Wszyscy mężczyźni byli w lesie, więc główna ulica była pusta i cicha. Tamtego ranka cicho było również w sklepie Bernice Warden. 58-letnia właścicielka nie pojawiła się w pracy. Mieszkałam po drugiej stronie ulicy. Po południu zaczęliśmy się zastanawiać, czemu sklep jest zamknięty i gdzie podziała się Bernice Warden. Gdy jej syn wrócił z polowania, zobaczył, że w sklepie panuje bałagan. Na podłodze była krew. Natychmiast zawiadomił policję.
wspomniał o kliencie, który zajrzał do sklepu dzień wcześniej, żeby sprawdzić cenę płynu przeciwko zamarzaniu. Ed Gein, 51-letni kawaler, mieszkał na obrzeżach miasta. Każdy mieszkaniec miał w miasteczku określoną rolę. Ed był tam etatowym dziwakiem. Dwie godziny po zgłoszeniu zaginięcia Bernice Warden, szeryf Archley udał się na farmę Eda Geina. Byłoby to idealne miejsce na przyjęcie z okazji Halloween. Ponury dom na obrzeżach miasta. Nie było w nim widać żadnych oznak życia. Dom był zamknięty, więc policjanci postanowili zajrzeć do szopy. W środku było ciemno, ponieważ na farmie nie było elektryczności. Jeden z nich otarł się o coś ramieniem. Podniósł latarkę i zobaczył Bernice Warden. Wisiała do góry nogami, bez głowy, wypatroszona jak jeleń. Ed Gein został aresztowany. Gdy zamknięto go w celi, policjanci przeszukali najpierw całą szopę, a potem jego dom. Z przerażeniem stwierdzili, że Bernice Warden nie była jedyną, lecz tylko ostatnią ofiarą psychopaty. Listopada 1957 roku cichym miasteczkiem Plainfield wstrząsnęła wiadomość o zabójstwie jednego z mieszkańców. W szopie 51-letniego Eda Geina odnaleziono okaleczone ciało Bernice Warden. Po aresztowaniu Geina policja weszła do jego domu. Była ciemna, zimna noc, a w domu nie było elektryczności. Policjanci mieli jedynie latarki. Panował tam niesamowity bałagan. Leżały śmieci niesprzątane od 10 lat. Totalny chaos. Żadnej próby utrzymania porządku. Śmieci i wszechobecny brud, porozkładane gazety. Policjanci znaleźli również liczne ludzkie szczątki. Byli zszokowani i zbulwersowani. Odkryli m.in. miski, które zrobiono z górnych fragmentów ludzkich czaszek. Była tam też ozdoba z sutków kobiecych piersi nanizanych na nitkę. Kółko do rolety zrobione z kobiecych ust. W salonie stały meble. Abażur jednej z lamp powleczono ludzką skórą. Obito też nią krzesła. Znaleźli maski. Gein ściągał skórę z twarzy swoich ofiar, a następnie utrwalał ją i wypychał papierem. Udekorował maskami ściany. Każde znalezisko wydawało się gorsze niż poprzednie. Jeden z policjantów znalazł w kącie papierową torbę. Otworzył ją i zobaczył ludzkie włosy. Jak sam później mówił, jakiś niezrozumiały impuls kazał mu wyciągnąć znalezisko z torby.
Okazało się, że była to twarz kobiety. Policjanci rozpoznali jej rysy. Należała do Mary Hogan, właścicielki baru, która zaginęła 3 lata wcześniej. Psychopata spędził w swojej celi 30 godzin, ale uparcie odmawiał zeznań. Dopiero gdy pokazano mu ciało ostatniej ofiary, zgodził się mówić. Współpracował z policją. Poprosił tylko o kawałek szarlotki z plasterkiem sera cheddar. Zjadł szarlotkę, a potem złożył pełne zeznanie. Zapytali go, skąd wzięły się w jego domu te wszystkie szczątki i ilu ludzi zamordował. Zakładali, że były to ofiary zabójstw. Ale Ginn przyznał się tylko do zabicia Bernice Warren i Mary Hogan. Twierdził, że reszta makabrycznych artefaktów pochodziła z miejscowych cmentarzy. W niedzielę rano mieszkańcy Plainfield dowiedzieli się, że ich sąsiad jest potworem. Tata nie był w stanie nam powiedzieć, co się stało. Powiedział tylko, że chce, żebyśmy obejrzeli z nim wiadomości. Wieczorem oglądaliśmy je razem, a ja wykrzyknęłam: o rany, to Ed. Byliśmy przygnębieni i przerażeni. Stała się rzecz potworna. Prawdziwy szok. Trudno było o tym rozmawiać. Ludzie byli zbulwersowani nie tylko zabójstwem Bernice Warden, ale również innymi jego czynami. Ten facet mieszkał wśród nich przez całe swoje życie. Opiekował się ich dziećmi, jadł w ich domach. Nie mogli w to uwierzyć. Myślałem, że to nieszkodliwy i raczej prosty człowiek. Wiadomości zelektryzowały całą Amerykę. Wkrótce miasteczko przeżyło najazd reporterów. A Ed Gein z anonimowego psychopaty stał się ikoną popkultury. A wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Jak mawiał Norman Bates, najlepszym przyjacielem chłopca jest jego matka. W listopadzie 1957 roku Ed Gein trafił na pierwsze strony gazet w całej Ameryce. Historia człowieka, którego gazety nazywały rzeźnikiem z Plainfield, zainteresowała pisarza Roberta Blocka, który również mieszkał w Wisconsin. Natychmiast uznał, że postać Gina to świetny materiał na horror. W 1959 roku ukazała się Psychoza. Rok później Alfred Hitchcock przeniósł ją na ekran. Ich bohaterem był Norman Bates, kawaler i mamin synek z zaburzeniami psychicznymi, który mordował kobiety w swoim motelu. Block zaczerpnął z życiorysu Gina motyw relacji bohatera swojej książki z matką. Policja wkroczyła do ich domu 12 lat po jej śmierci. Szukali śladów mogących wyjaśnić powody, dla których Ed popełnił tak ohydne zbrodnie. W pewnym momencie natknęli się na zaryglowane drzwi. Nie mieli pojęcia, co jeszcze mogą znaleźć w tym domu pełnym okropności. Wyłamali drzwi i odkryli, że pokój został zachowany w swoim dawnym stanie. Był to pokój matki Eda.
And that turned out to be the room of Ed's mother. Stały w nim pościelone łóżko, stół, stolik nocny, na którym leżała Biblia. Tylko różowa tapeta wyblakła z biegiem lat. Stan tego pokoju był wyrazem czci Eda dla matki. Po aresztowaniu morderca przeszedł miesięczną ocenę psychologiczną. Śledczy zaczęli rozumieć, jak wyglądało życie Eda i czemu pogrążył się w szaleństwie. Edward Theodore Gein urodził się w 1906 roku w La Crosse w stanie Wisconsin. Jego ojciec prowadził sklep, a matka była żarliwą katoliczką zajmującą się domem. Gdy miał 8 lat, jego matka wymogła na mężu przeprowadzkę do innego miasta. Uważała, że La Crosse to Sodoma i Gomora. Rodzina sprzedała sklep i osiadła na farmie w Plainfield. Żyli na skraju tamtejszej społeczności. Eda i matkę łączył bardzo dziwny związek, oparty na miłości i nienawiści. Wielbił ją i słuchał się jej we wszystkim. Była religijną dewotką, a nawet fanatyczką. Bardzo dominującą. Podporządkowała sobie męża i dwóch synów, Eda i Henry'ego. Czytywała księgę Objawienia, która mówi, że kobiety to nierządnice i złe istoty krzywdzące ludzi. Dom Geinów był idealną wylęgarnią psychopatów. Cztery osoby zdominowane przez taką kobietę. To był prawdziwy inkubator szaleństwa. Gein uczęszczał do szkoły do 14 roku życia. Był przeciętnym uczniem o przeciętnym ilorazie inteligencji. Zakończył edukację po 7 klasie, a potem pracował na farmie. Miał znikomy kontakt ze światem zewnętrznym. Ed Gein miał 34 lata, gdy jego ojciec umarł na zawał. Ed i Henry zostali sami pod opieką matki. Henry był pracowity i dbał o to, żeby matka była z niego zadowolona. Ale miał własne poglądy na to, jak żyć. W maju 1944 roku Henry i Ed palili zarośla. Według zeznań Eda ogień wymknął im się spod kontroli. Ed wezwał policję i chociaż twierdził, że stracił brata z oczu, zaprowadził ich prosto do jego ciała. Słyszałem, że na głowie Henry'ego znaleziono rany, których przyczyny nigdy nie wyjaśniono. Ale uznano, że rodzina przeszła zbyt wiele, żeby się tym zajmować. Ed i jego matka zostali sami. Ale nie na długo. Kilka miesięcy później Augusta przeszła wylew, po którym była częściowo sparaliżowana. Ed zajmował się matką. Dosłownie wielbił ziemię, po której stąpała. W 1945 roku Augusta Gein przeszła kolejny wylew. Umarła w grudniu tego samego roku. Był to cios dla 39-letniego Eda. Udało jej się zniszczyć jego poczucie męskości. Na pogrzebie zachowywał się jak dziecko. Płakał i histeryzował.
Stracił wszystko, co było mu bliskie. Cały jego świat kręcił się wokół tyranizującej go matki. Po jej śmierci po raz pierwszy był sam. Utrzymywał się, wykonując drobne prace dla okolicznych mieszkańców. Od czasu, gdy byłem dzieckiem, Ed Gein zawsze pomagał nam w pracy na farmie. Mieszkaliśmy 4 kilometry od jego domu. Często go odwiedzaliśmy. Wychodził do nas, rozmawialiśmy na podwórku, ale nigdy nie byliśmy u niego w domu. Na pewno nie był wiejskim głupkiem. Gospodynie z miasteczka ufały mu. Pytały: naprawisz skrzypiące drzwi? A on zawsze się zgadzał. Był pracowity. Za każdego zapłaconego dolara dostawałeś pracę o wartości $1.50. Ed się nie obijał. Był trochę inny. Ale wszyscy mówili, że Eddie to Eddie. Gdy mężczyźni robili sobie przerwę w pracy, kobiety przynosiły im jedzenie. Teraz mówią, że dziwnie się czuły, gdy na nie patrzył. Gapił się, więc czuły się nieswojo. Miał coś niepokojącego w oczach. Nie wzbudzał zaufania. Był dziwny. Mieszkańcy uważali go za nieszkodliwego dziwaka. A tymczasem on zmagał się z życiem bez swojej matki. Psychiatrzy stwierdzili, że po śmierci matki jego problemy psychologiczne zaczęły graniczyć z psychozą. Jej odejście źle na niego wpłynęło. Nie miał z kim rozmawiać. Zaczął zagłębiać się w swoje fantazje. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Po pracy wracał do pustego, walącego się domu, bez światła, bez kanalizacji. Był zupełnie odizolowany od świata. Pod wpływem matki zaczął się bać kontaktów z ludźmi, a zwłaszcza z kobietami. Był samotny, dlatego zaczął szukać sobie towarzystwa. Odwiedzał miejscowe cmentarze. Uwielbiał czytać napisy na nagrobkach. Fascynował się tym, kto umarł. Sprawdzał, kiedy miano kogoś pochować i pod osłoną nocy rozkopywał świeży grób i zabierał ciało. Zwłoki zastępowały mu zmarłą matkę. Potrzebował kogoś, z kim mógłby robić to, co robił z nią. Jego działania przybierały niezwykle ekstremalną formę. Nie wiadomo, czy uprawiał seks z wykopanymi zwłokami, ani czy je zjadał. Ale dopuścił się czynów przechodzących ludzkie wyobrażenie. Policja znalazła fragment zwłok, której nazwano kamizelką. Była to skóra z torsu kobiety, którą Gein przyczepiał do swojego tułowia doszytymi pasami. Zrobił sobie również spodnie ze skóry zdjętej z kobiecych nóg. Pojawiły się zeznania, według których chodził w kamizelce uszytej z ludzkiej skóry. Przyczepiał sobie również żeńskie genitalia i udawał, że jest kobietą. Po pewnym czasie bezczeszczenie zwłok przestało mu wystarczać. Zaczął odwiedzać tawernę Hogan, należącą do rubasznej Mary Hogan.
Spotykali się tam myśliwi po całodniowym polowaniu. Ona była potężną, jowialną kobietą. Nazywaliśmy ją Krwawą Mary. Mary Hogan bluźniła jak szewc, kierowca tira albo marynarz. Była dla niego groteskowym odbiciem własnej matki. Grudnia 1954 roku miejscowy farmer wpadł do tawerny Hogan po lody dla córki. Od razu zorientował się, że coś jest nie tak. Na podłodze była krew i pieniądze. Odwrócił się i wybiegł. Nikt nie wiedział, gdzie jest Mary Hogan. Po jej zaginięciu wiele osób mówiło, że padła ofiarą zabójstwa, ale nie odnaleziono ciała. Policja zbadała nieliczne wskazówki. Ed Gein nie był podejrzany. Nikomu nie przeszło przez myśl, że zabójcą był cichy, pracowity kawaler. Ktoś powiedział: ciekaw jestem, gdzie jest Mary Hogan. A Ed na to: mam ją u siebie. Odpowiedzieliśmy wtedy: tak, jasne. Wydawało się, że sprawa zniknięcia Mary Hogan pozostanie nierozwiązana. Do chwili, gdy 16 listopada 1957 roku policjant zajrzał do papierowej torby w domu Eda Geina. Może był to jego sposób na sprowadzenie do domu panny młodej. Tyle, że gdy ją przywiózł, była już martwa. Rok 1957 dobiegał końca, ale mieszkańcy Plainfield wciąż nie mogli otrząsnąć się z szoku. Edowi Geinowi postawiono zarzut zabójstwa Bernice Worden. Odkrycie jego ohydnych praktyk spowodowało prawdziwy najazd reporterów z całego świata. O Edzie mówił cały kraj. Zjechali się do nas dziennikarze z całego świata. Był pan u niego w domu? Nie byłem. Media wciąż wałkowały ten temat. Wielu ludzi miało już tego dosyć i pytało, kiedy wreszcie ta sprawa ucichnie. Mieszkańcy chcieli spokoju. Przestali odpowiadać na pytania dziennikarzy. Na ulicy zatrzymał mnie reporter z Anglii. Powiedziałam bez komentarza i poszłam dalej. Poza miasteczkiem zaczęły się pojawiać dowcipy, których tematem był Ed Gein. W ten sposób ludzie dawali upust swoim uczuciom. Pozbywali się lęku. Jaki był ulubiony deser Eda? Damskie paluszki. Ed Gein dał swojej dziewczynie prezent na walentynki. Pudełko kobiecych sutków. Wyrzucaliśmy gości z restauracji, bo zamawiali burgery Eda. Dowcipów było całe mnóstwo. Zanim zdążyliśmy zareagować na jeden, pojawiał się następny. Stycznia 1958 roku odbyła się rozprawa decydująca o tym, czy Ed Gein może być sądzony za zabójstwo. Lekarze zeznali, że cierpi na schizofrenię. Że ma halucynacje i urojenia i sądzi, że jest narzędziem Boga, potrafiącym wskrzeszać umarłych.
Mówił o potwornych rzeczach takim tonem, jakby rozmawiał o kupowaniu żywności. Uznano, że skrzywiona psychika to wina jego relacji z matką. Z jednej strony pragnął czuć jej fizyczną obecność. Z drugiej strony miał niezdrowe skłonności do bezczeszczenia zwłok. Dick Leonard siedział obok Eda na rozprawie. Dostrzegł w nim przerażonego, chorego człowieka. Spojrzeliśmy na siebie. Widać było, że się denerwuje. Bał się. Zapytał, co ze mną zrobią. Sędzia nas uciszył. A wtedy Ed złapał moją rękę, jakbym był jego matką. Sąd uznał, że Ed Gein nie może uczestniczyć w procesie z powodu niepoczytalności. Odesłano go do szpitala psychiatrycznego dla przestępców w stanie Wisconsin. Życie w Plainfield nigdy nie było już takie samo. Wcześniej nigdy nie zamykaliśmy drzwi. Potem już tak. Skończyła się era niewinności, jak określano lata 50. Miasteczko musiało zająć się jeszcze jedną sprawą. 30 marca 1958 roku w Palmową Niedzielę miała się odbyć licytacja farmy i rzeczy osobistych Gina. Ale 10 dni wcześniej mieszkańców obudziła dziwna pomarańczowa łuna na niebie. Aukcja odbędzie się, ale zabraknie na niej rzeczy osobistych Eda Geina. Być może było to dzieło Boga. Główna atrakcja aukcji stała się zaledwie stertą śmieci. Tego samego dnia poinformowano Geina o pożarze. Powiedziałem mu, że jego dom spłonął. Machnął ręką i odparł: trudno. Pobieżne śledztwo niczego nie wykazało, ale mieszkańcy poczuli ulgę. Cieszyliśmy się, że spłonął. Mieliśmy dosyć mediów i turystów zjeżdżających tu, żeby zobaczyć dom strachów Eda Geina. Trzydziestego marca na aukcji wystawiono posiadłość. Wszystkie ludzkie szczątki znalezione na farmie przewieziono wcześniej do laboratorium, ale i tak aukcja ściągnęła rzesze ciekawskich. Pewien przedsiębiorczy człowiek kupił auto Gina. Potem wystawiał je w różnych miejscach. Pokazywał je na targach jak jakiś eksponat, jak dwugłową krowę albo kobietę z brodą, oczywiście za stosowną opłatą. Pracownicy szpitala uważali, że Ed był wzorowym pacjentem. Był bardzo cichy. Siadywał sobie w rogu pokoju dziennego na krześle i czytał gazetę. Rzadko rozmawiał z innymi pacjentami. Pamiętam, że graliśmy razem w karty.
Jednak czasami zachowywał się bardzo dziwnie. Podczas pełni dużo mówił o kobietach. Co lubił im robić? Mamrotał do siebie. Gdy pełnia mijała, znów stawał się prawie normalny. Miał taki dziwny błysk w oku. Widać było, że coś jest z nim nie w porządku. W roku 1968 lekarze orzekli, że może stanąć przed sądem. Gdy wszedł na salę, zapanowała cisza, jak makiem zasiał. Zatrzymał się i skłonił w stronę osób obserwujących rozprawę. Po 9-dniowym procesie wydano wyrok skazujący. 62-letni zabójca miał spędzić resztę życia w szpitalu psychiatrycznym. Historia rzeźnika z Plainfield na stałe wyryła się w świadomości jego rodaków. Stał się postacią wręcz nierzeczywistą, jak jakiś półbóg. Nazywam się Gunnar Hansen. W 73 zabiłem 4 osoby. Grałem w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. Film ten grano przeważnie w kinach samochodowych. Wzbudzał ogromne emocje. Młodzi ludzie szukali w kinie rozrywki, a zamiast tego oglądali 90 minut piekła. Bohater filmu w reżyserii Tobiego Hoopera nosił maskę z ludzkiej skóry. Któregoś wieczora podczas zdjęć Toby powiedział mi, że postacie całej rodziny zainspirował Ed Gein. Robili meble z ludzkich kości i abażury z ludzkiej skóry. Prawdopodobnie byli kanibalami. Leatherface przypomina dziecięce wyobrażenie Eda Geina. Nasz psychopata to potwór noszący maskę z ludzkiej skóry i piłę łańcuchową, a nie szalony chłopak z sąsiedztwa. Siedemnaście lat później postać Geina wykorzystano w filmie Milczenie owiec. Buffalo Bill próbuje uszyć sobie strój z kobiecej skóry. Ten motyw zaczerpnięto z historii Geina. Morderca rozkopujący groby był doskonałym materiałem do wszelkich horrorów. Wszystko zależało od wyobraźni twórców danego filmu. Norman Bates był psychopatą. Leatherface przerażającym potworem z piłą łańcuchową. A Buffalo Bill szaleńcem. Ale Gein był gorszy niż te trzy postacie razem wzięte. W 2001 roku powstał niskobudżetowy film poświęcony jego życiu. Pomyślałem, że to dobry temat ze względu na złożoność jego postaci. Żył samotnie, pogrążony w swoich fantazjach, samotności i chorobie, aż w końcu stał się mordercą. Ed Gein zmarł z powodu niewydolności oddechowej 26 lipca 1984 roku. Miał 77 lat. Nie wzbudziło to w nas wielkich emocji. Zaledwie wzmianki w rodzaju nie żyje. Pochowano go w najbardziej odpowiednim miejscu. Na cmentarzu w Plainfield, tuż obok jego matki. Od jej śmierci w 1945 roku marzył, żeby do niej wrócić. I w końcu mu się to udało.
Jego nagrobek skradziono, ale udało się go odzyskać. Obecnie przechowywany jest w magazynie. Pracownicy cmentarza wciąż znajdują na jego grobie kwiaty i listy miłosne. Nikt nie potrafi dociec, co myślał, kiedy to robił. Jego czyny były niezgodne z ludzką naturą. To było zboczenie. Fakt, że cierpiał na chorobę psychiczną, nie miał dla nas znaczenia. Dopuścił się strasznych rzeczy. Nie wzbudzał naszego współczucia. Ed Gein był potworem w ukryciu. Skrywał się pod fasadą normalności. Nosił maskę do czasu, gdy odkryto jego zbrodnie. Nigdy nie zyskamy pewności. Pytanie, czemu Ed Gein stał się Edem Geinem, jest jak pytanie, czemu Mozart był Mozartem. Po prostu nie wiemy. Wersja polska, Toja Studios. Tekst Magdalena Machcińska-Szczepaniak. Czytał Piotr Dobrzyński.